Cześć, siemanko, jestem Wik Aku. Dzisiaj właśnie będę zamykał gospodarstwo, no aż takie gospodarstwo, nie? Zwierzęta, kaczki, kury, gołębie i taki króliki to nie, no bo zamknięte. Jeden królik, nie króliki, tylko królik. I tak, chciałbym was zaprosić na mój kanał łowie Corpat Fishing i na mój Facebook. Link w opisie i oczywiście wpadajcie na kanał Kuba hodowca kur, który właśnie wygrał konkurs, więc też jego link w opisie, więc no obiecałem, że właśnie będę promował, więc wypromowałem raz i chyba nie wiem, czy zajął drugie czy trzecie, nie pamiętam, muszę zaraz zobaczyć na jednym filmie. No więc ja sobie tu zamknę gołąbeczki. Tutaj te niech sobie jeszcze chodzą po wolierze. Gołąbeczki zamknięte, jeszcze te. Muszę jeszcze kaczki wpędzić. Jeszcze kur... Bo jeszcze muszę przełożyć indyczkę gdzieś indziej. I jeszcze... I jeszcze muszę te kurę brachmę wziąć do innej obory, a tam indyczkę, bo indyczka siedzi z inną indyczką, a no. A ja tak nie chcę. Więc w niedzielę może pojadę po kolejne kurczaki. No będzie to, będą to zwykłe kury, rasę Rosso. Rosso sobie kupuję, bo lekkormy, czy jak to się mówi, nie przepadam za nimi. Tą kurkę muszę jeszcze jakoś tutaj odgonić. O, dobra. Niech wchodzi. Asio. O, dobra. Jeszcze nie ma żadnych. Ja tu zamknę, żeby mi już nie da się. Widziałem. Żeby jeszcze tutaj jakieś nie wyszły. Nie wyszły jakieś. A tutaj jeszcze nie będę. To tam. Gołąbeczki tutaj. O, i co? Ja może pójdę po te kurczaki. I nie wiem, to jeszcze zapalę. I ich dam gdzieś tutaj do... O, kurka siedzi. Foczko, tak? Tak. Widzicie, że kwo... Dobra, no to jej też może dokupię. Brachmy chciałbym dokupić. Ze pięć, żeby... żeby jakoś usiadła. Tu ma jakieś jajka, ma. Jeszcze to. Dobra, nice. Niech siedzi, więcej kwok niech będzie teraz. To może bym jeszcze sobie kupił brachmy. Kury same. Nie, kury. I nie wiem, może jakby się udało, to te dwa koguty bym sobie to kupił. Nie, z jednego. Nie. Jakbym ku. Napiszcie mi w komentarzu, jakbym kupił. Chwila.
pięć kurczaków, bo to mają podobno rozdzielone kury od kogutów. I plus te dwie moje brachmy, to są 7. Jakbym kupił na przykład jeszcze jednego koguta młodego, to by, czy by nie było za mało, czy by jeszcze bym musiał dwa koguty kupić młode, czy jednego. Więc napiszcie w komentarzu, bo nie jestem pewny. Tutaj koteczek. No nie jestem pewny, a tą brachmę nie wiem, no. Tu, o, nie, tutaj, o, tu dam. Tu będzie miała idealnie ładnie. Więc... Jeszcze jest nioska, tak, nioska kwoka. Więc to też się cieszę. Jak będzie więcej tych... To ona chyba niedawno usiadła, więc bym kupił, o, chyba by przyjęła, nie wiem, więc ja tu biorę młode kurczaki z brachmą i indyczkę tam i podobno jakieś jajka mam też nasadzić, jej dać i kurczaki też będą u niej pod nią, więc nie wiem, co już, o co chodzi, a nie, pod nioskę chyba będę podkładał. Ta, jajka perlicze. Albo mam jeszcze swoje 5 jajek perliczych i nie wiem, czy nie podłożę jej 5. Nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Dobra, idę po tą brachmę. Tu indyczkę zanoszę tam i widzimy się za chwilę. No dobra, jestem. Kurę z kurczakami nie przyniosłam ani indyczkę, bo poszedłem jeszcze do domu powiedzieć bratu, że kwoka jest. Akurat zadzwonił właśnie pan, który właśnie tak kupuje, to jest fajny pan, zawsze kupuje od niego może jajka od perliczych, sam teraz sprzedałem, naprawdę fajny pan, kaczki kupuje, bardzo dobre są, na przykład ładne gniazda robią, nie, wszyscy ładnie oprowadzają, więc ładnie i właśnie kupuję jajka od perliczków i chyba nie będę kupował małych kurczaków, lecz jeszcze do końca nie wiem, czy co to będzie z indyczką, czy pod indyczkę będę może kupował małe kurczaki, czy tylko jajka, ale chyba będę w niedzielę jechał też na giełdę i do tego pana. A, i pisaliście też w komentarzu, gdzie jeżdżę na giełdę. Jeżdżę do Słomczyna na giełdę. Więc dobra, powiem później to wszystko i tak. Ja idę po kurę brachmy i po indyczkę i tam biorę to, co trzeba. No dobra. Dobra, i tak. No, no, jestem. No i tutaj właśnie jednak tu przemieniłem, bo tu jest za mało miejsca. Tu kurę się. Dobra, no niech na razie będzie tu zapalone. Niech no, powchodzą po niej i pod nią i no zgaszę. Idę teraz indyczkę brać. Dobra, indyczkę wziąłem, jeszcze zobaczę tutaj. U kurczaków, no prawie już wszystkie powchodzone, jeszcze ich tak dam pod tą kurę, żeby wszystkie były. O. O ja. Dobra, chyba wszystkie będę, tak? Tak. Więc gitara jest. Ja im tu już zgaszę. Zamykam indyczka. Indyczkę wziąłem. Tak, wszystko zgaszone. Zgaszone. Tak. No. Jak nosiłem indyczkę, to właśnie zawsze jak noszę indyczkę, tam gdzieś ją dać, to zawsze właśnie muszę jej tyle piór powyrywać.
z uda właśnie, najwięcej z uda. Nie wiem czemu. Teraz pokażę. Jajka chyba będę musiał też dać, ale to już po filmie zobaczcie ile pierzy. Tutaj jeszcze tym gołębeczką zamknę wolierkę, żeby nic się nie wcisło. O, tak. Zawsze właśnie tak zamyka. Tutaj przykręciłem jedno siodełko. Siodełeczko. Się sparzyły głupie. Tutaj. Nie. Tutaj nic się nie zmieniło. Tutaj nie zniosła nic. Ten baw. Samica też nie zniosła. To wszystko tu. Tylko ten tak mruczy coś. Nie wiem, to młode rosną. Tu siedzą ładnie. Widyneczka też siedzi ładnie. Blajwinderek niech rośnie, niech jak najszybciej już wychodzi na dwór. Tu budafaściki u mamy. Tytlerka siedzi na dwóch. To nic nie zginęło chyba, tu pocztówki. Tu tytlerek. A właśnie, gdzie tytler młody? Tytlerka młodego nie widziałem. A jest, tu siedzi w wolierze. Teraz ten tu tak się wcisnął. Niegrzeczny. Tego to ja nim nie zamykam. To jest. Nywek jest, wszystko. A samica nywka jest? Bo też jej nie widziałem. Jest, dobra, tu siedzi. Czajki są, samczyka też widziałem. To jest, to blajwindry najważniejsze. To tam to jest, krymki są, widynka. Młode chyba wszystkie. Nie wiem. O, jest piękny. To tam to jest, to jest, widzę, jest, tam to jest. Chyba wszystko jest. Więc no, na tyle to koniec. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, cześć.